Cześć. Na tym filmie pokażę, jak otworzyć ten głośnik. To jest JBL Go 2. Jak dostać się tam do środka. Po to, gdy nam się coś uszkodzi, ten głośnik po prostu się nie uruchamia. Naciskając ten przycisk, nic się nie dzieje, a po podłączeniu ładowania też nie ma żadnej reakcji. Dioda powinna tu się zapalić na czerwono, nie pali się. Jestem ciekaw, o co chodzi. Żeby go rozkręcić, musimy zdjąć tą maskownicę. Pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda po zdjęciu. I ogólnie są dwie wersje głośników JBL Go 2. Różnią się na przykład tutaj gniazdo jest większe i wtyczka oczywiście, i tu jest mniejsza. Tak samo od ładowania przychodzi od góry pod płytkę, a tu od ładowania przychodzi pod dół płytki. Jeszcze jest, nie wiem, która była od której, maskownica. Jedna od jednego ma tylko takie wyszczerbienia, a w drugim są po rogach. No i też tu po środku. Tak to wygląda. Dobrze, to będę otwierał. Maskownica. O, tutaj są resztki kleju. To jest, nie jest klej taki na gorąco, tylko taki używa go się do klejenia wyświetlaczy w telefonach komórkowych lub obudów. On też taką uszczelniającą funkcję ma. Przed zaschnięciem jest taki lepki. Po zaschnięciu przypomina silikon. Tyle, że nie śmierdzi octem. Można go trochę... Można tutaj podgrzeć, gdzie on jest umiejscowiony. Za dużo nie zyskamy tym podgrzewaniem, bo to nie jest klej na gorąco, ale zawsze coś tam. Niektórzy podczas otwierania telefonów używają rozpuszczalników, znaczy zmywaczy takich, do właśnie takiego kleju. On, ten zmywacz, rozpuszczalnik rozpuszcza właśnie taki klej, ale nie róbcie tego. Ponieważ ja użyłem czegoś takiego, zakupiłem specjalnie taki rozpuszczalnik, myślałem, że fajnie mi ten tutaj wszystko ładnie mi się odklei, tylko wyciągnę tą maskownicę, a stało się tak, jak za chwilę zobaczycie na filmie, go tam wcześniej nagrywałem. No i tak wyszło, jak wyszło, zobaczycie to za moment. Użyję rozpuszczalnika. W sumie nigdy go jeszcze nie używałem. Pierwszy raz go będę używał. To jest taki rozpuszczalnik. Zmywacz dokładnie. Mocno śmierdzi. Jeszcze mocniej chyba niż nitro. Ale podobno rozpuszcza.
Ja go przelałem do słoiczka, bo ta butelka nie jest szczelna i można kładąc tak, to może się wylać. Poza tym wydostaje się nieprzyjemny zapach. Zostało tylko opakowanie w celu pokazania. Nie wiem dokładnie jeszcze, jak to zadziała. Już cuchnie. Zakręcam. I wpuszczał ten zmywacz. Rozpuszczalnik. Mam nadzieję, że mi tej gumy nie rozpuści. Śmierdzi niesamowicie. Już dawa. Pokażę taką zdjętą maskownicę. No jest tak. I tutaj mamy takie przerwy po rogach. Najlepiej tu podwadzać i też jest po bokach. Z jednego boku chyba tu, gdzie jest właśnie ładowanie. No dobrze. Poczekam jeszcze te 3 minuty. Na razie się wyłączę. No, dobrze. Spróbuję. O! No proszę, genialnie. Maskownica zeszła. Tylko kurczę mi to. Nie wiem, ta guma się. Może da się ją później podkleić z powrotem. Ten klej ją tak jakby. Zmiękczył. No nie wiem, czy to dobry pomysł był z tym. Więc tak jak widzieliście na filmie, nie ma sensu używać takiego rozpuszczalnika, bo zniszczymy sobie obudowę głośnika. Podgrzać możemy po prostu suszarką. Grzać tutaj. Aczkolwiek za dużo on nam się nie rozpuści. Troszkę taki może stać się lepki. Ja użyję lutownicy na gorące powietrze. Troszkę tutaj podgrzeję. Jak będziecie używać takiej lutownicy, to na najniższej temperaturze, ponieważ wysoka, spowoduje, że zdeformuje się tutaj. To jest taka gumowa osłona tego głośnika. Podgrzeje troszkę, ale to za dużo nie pomaga. Ale zawsze coś tam, coś tam. Może. Tak, żeby też tu nie podgrzewać, bo tu jest głośnik i membrana pasywna, więc możemy ją stopić. No, będę użyję takich chwytaków, otwieraków. Wszystko zależy od tego, ile
podczas montażu ktoś tam nałożył tego kleju. Jak jest jego bardzo dużo, to jest naprawdę ciężko zdjąć taką maskownicę, nie wyginając jej, nie w jakiś sposób można ją uszkodzić. Prostowanie później jest ciężkie. Ja podejrzę. O, odchodzi, ładnie. Znacznie kleju dużo nie ma. Tu już odeszło. Z drugiej strony spróbuję. Tutaj trzeba uważać, żeby za mocno nie wpychać czegoś, czym będziecie otwierać, bo odkształcicie, można odkształcić tą gumę, tam jest też plastik pod spodem. O, ładnie odchodzi tutaj. No to bardzo fajnie odeszło. O. No, jak widać, tego kleju było tu faktycznie dużo. Użyty był czarny. No. Ale czasami jest naprawdę tak wszędzie napchane. Dobra. To tak. Dalej. Maskownica jest praktycznie niezniszczona. To będzie chyba z tą szeroką wtyczką wersja. Zresztą tak jak jest ta literka tutaj ND na numerze seryjnym i z przodu jest jakaś cyfra, tutaj jest akurat A, to jest chyba z szeroką wtyczką, a jak nie ma, tylko jest N, D i tam dalej numer seryjny, to jest z tą malutką wtyczką. Tak podejrzewam. Odkręcamy małym krzyżakowym śrubokrętem. Śrubki zmazowane. Teraz jeszcze trzeba będzie wyciągnąć tą osłonę, tak jak tutaj. To jest ta wersja, jest identyczna. Tak, to jest, tu będzie wersja z taką wtyczką szeroką. To też jest jakoś tam wciśnięte. Pokażę to. Tutaj. Nie, tak głęboko nie wchodzi. Nawet chyba tu nie ma kleju. Jest jakaś uszczelka. Ale musimy się gdzieś tak tu dostać i to wypchnąć. No tak. Jeszcze może nie zluzowały się do końca te wkręty. Mam tutaj podwadzone. O. I co my tu mamy? Tak, jest wersja z tą wtyczką szeroką.
pokażę, jak tutaj nawet. Nie jest to płyta, ta główna nie jest przykręcona, ponieważ trzymają te wkręty, które przechodzą tutaj przez tą część i do wewnętrznej części obudowy jest to dokręcone i ta płyta główna jest. Możemy sobie ją wyciągnąć. Ciekawi mnie, dlaczego ten głośnik nie reaguje na nic. Możliwe, że coś tutaj nie łączy, ale mniejsza o to. Chciałem wam pokazać, jak tutaj się dostać. Tu są switche. Odłączę głośnik i mamy tą płytę główną, z tym, że pokażę wersji z małą wtyczką i z tym zasilaniem od góry. Jest trochę inaczej, tak jak widać. Tu mamy mikrofon, tutaj jest to gniazdo, tutaj to gniazdo zostało wyrwane, bo to taki uszkodzony głośnik. To jest mikrofon, mieści się tutaj, jest tutaj wtopiony. Ten jest przylutowany tu od spodu i też wchodzi w obudowę. Znowu zasilanie, tutaj są takie złącza jack, gdybyśmy chcieli muzykę przez jacka puścić i gniazdo ładowania. No tak, w tej wersji tak samo jest. Bateria wygląda na chyba w porządku. Być może coś jest z tym gniazdem odładowania, że on się nie uruchamia, ale dobrze, będę starał się wyciągnąć wszystko, co tutaj jest. Muszę odłączyć tą część, to jest wtyczka. Wtyczka od portu ładowania. A tu jest wtyczka do akumulatora, baterii. Też ją odłączę. Został mikrofon, można go odlutować, ale na razie nie będę tego dotykał. Całkiem inaczej jak w tamtej wersji. Pokażę taką wersję wymontowaną. To jest zdemontowana wersja z na małą wtyczkę. Tu jest to całkiem inaczej niż w tej. Ta część jest od jacka. Te dwa przewody, a te są od ładowania i tu w sumie mogę sobie pomierzyć, czy to napięcie, jak teraz podłączę. Ładowarkę, czy tu będzie jakieś napięcie.
sobie pokazać. Nigdzie nie ma. Czyli tak jakby było uszkodzone to gniazdo jack micro USB. To tak jakby nic nie dochodzi. Nie mam tego napięcia. Zwarcie jakieś się robi. O. Diody się palą. Jak podłączę, to od razu przygasł. Jakieś zwarcie jest tutaj gdzieś. Co? Odkręcę te dwa przewody. Przewody wkręty. Ale na początek mam tutaj i tu zobaczę w tej obudowie taka sama, która coś tu jest na płycie głównej uszkodzona, ale to nieważne. Wykorzystam te gniazda, żeby podłączyć tamtą płytę główną. Diody nie gasną. Teraz zobaczymy, czy dochodzi. Zapewne dochodzi. O, jest 3,50, czyli jest jakieś napięcie. Nie ma zwarcia. To spróbuję włożyć w tą wtyczkę. Kurczę to. Nie nacisnę przycisk. Aj, bateria nie jest podłączona. Akumulator nie jest podłączony, ale dobrze. Dlatego się nie włącza. Spróbuję podłączyć powerbanka i zobaczymy, co się stanie. O, włączył się, głośnik się włączy, podłączę głośnik, wyłączę, o, działa, na tym gnieździe, tak jak widać, na tym gnieździe działa, tutaj jest jakieś zwarcie, nie będę wnikał gdzie, to czyli po podłączeniu akumulatora też to powinno działać. Dobrze mieć takie części zamienne. Jakieś uszkodzone rzeczy, które zostawiłem. Bo tu jest uszkodzona płyta główna. Aż taki dobry nie jestem, żeby to naprawić. Ale jest dobre te gniazdo. Pokażę jak. Akumulator powinien być dobry tutaj. Tak mi się wydaje. Tylko, że on jest rozładowany.
aczkolwiek może jest, zobaczę, bo może to zwarcie było spowodowane, że było podłączone to gniazdo. Nie uruchamia się, czyli akumulator jest całkowicie rozładowany. Dobrze. To tak, pokażę dalej jak demontować. Odkręcamy kolejne wkręty. Są dwa. Ta część jest tak podklejona chyba taką taśmą. A, nawet nie. A tu jest taka taśma klejona. Skleję. I gniazdo jest odłączone. Tutaj jest bateria. Ją też można zdemontować. No, tutaj sobie podwadzamy i można to odkleić, ale nie będę tego robił, ponieważ interesuje mnie to gniazdo, aczkolwiek można by wykorzystać tą obudowę, w tą płytę główną włożyć do tej obudowy i też będzie dobrze. Ale dobrze, przykładamy gniazdo z głośnika dawcy. Głośnik dawca na bok. Co nie powiedzieć. To było to uszkodzone. Chyba. Tu są takie dwa jakby wpusty. Może to ma właśnie tam wskoczyć. Już prawie będzie dobrze. Teraz jak dokręcę, to powinno być już. O, tak jak teraz. Jest tutaj wszystko na pewno z obudową. Dokręcamy. Kabelek i teraz jest już tutaj dobrze. No to tylko wyskoczył. I ten mikrofonik. Muszę go tam wepchnąć. Włączyłem płytkę, bo muszę wcisnąć ten mikrofon. Dokładnie tutaj. To jest taka gumowa uszczelka i on wyskoczył po prostu.
inaczej niż tam, bo tam gdzieś w tamtej wersji jest chyba wklejony. To musimy tu włożyć po prostu. Tak. Udało się go tam wepchnąć. I znowu podłączyć trzeba. Gniazdo ładowania z jacka i akumulator. Podłączamy teraz. Dociska. Tak. Teraz można podłączyć głośnik. Aha. Jeszcze wspomniałem. W tym wypadku było, jest uszkodzone gniazdo. Czasami nie łączy gniazda akumulatora. Na przykład rozłącza nam się głośnik podczas chodzenia. Ktoś to miał przypadek, że jazdy na rowerze, to może nie łączyć na tym, na gnieździe akumulatora i się głośnik wyłącza. Jak nie gra głośnik ten, to najczęściej jest, te przewody są dość sztywne, ten głośnik dość głośno pracuje i tu pękają te luty. To jest jedna rzecz. Wystarczy tylko dolutować po rozkręceniu, ale też bywa tak, że tu gdzie idzie na cewkę taki przewód z jednej i z drugiej strony membrana jak pracuje, to ten przewód się tam ułamuje się i to już jest praktycznie nie do naprawy. Głośnik jak na mnie gra i tutaj jest wszystko w porządku, to warto go sobie zmierzyć omomierzem. Jest to głośnik 4-ohmowy, 3 waty ma mocy. No wiesz, i dotykamy tutaj, mierzymy oporność. Czyli prawie 4 ohmy. Tak pokazuje ohmomierz. Wciskamy głośnik do wtyczkę głośnika do gniazda na płycie. Też jest ważne, żeby tutaj ten przewód nam się tam schował. Nie blokował nic. Możemy zacząć tą część skręcać. Kręty zostały w środku. Się włącza. Włączy, bo on przecież rozładowany. Troszkę niech się podładuje.
Czy się łączy? A i za smika ta dioda miga na czerwono, to znaczy, że bateria jest, akumulator zładowany. O. Trzeba go po prostu ładować. Ładuje się chyba ponad 2 godziny, czy 2,5. Ja tutaj podłączyłem dosłownie na 10 sekund. I zostało założyć tą osłonę, maskownicę. Jeszcze jak mamy jakieś zabrudzenia, często tutaj jakieś paprochy w te otwarki wchodzą, to przy okazji, jak mamy zdjętą taką maskownicę, można to wypchnąć, dmuchając tutaj nawet ustami czy jakimś sprężonym powietrzem, wypchnąć te różne nieczystości. Tutaj też widzę, że jakieś jest tam przybrudzenie. O, plamka jakoś. Nie moczyć za mocno tego, bo to jest taki ta siatka, ten materiał tutaj przyklejony jest taki bardzo delikatny, delikatnym klejem. Ja pokażę na tym, na czymś takim. O, to jest tak. To uszczelnia, żeby woda się nie dostała, a przepuszcza dźwięk. Ta właśnie ta siateczka. Taka drobna. Jak wykąpiemy taki głośnik, to znaczy taką nie głośnik, tylko osłonę, to może nam się tu odkleić. To było właśnie po tym głośniku, co podgrzewałem, co nie podgrzewałem, tylko użyłem rozpuszczalnika. Tu polał mi się ten rozpuszczalnik, to wszystko odeszło. Ale sama ta osłona jest całkiem ładna. Więc jeżeli mamy czysty, to zakładamy. Z tym, że musimy, bo to będzie nam wypadać. Ja mam tam, wcześniej nagrywałem film, że taką maskownicę możemy zrobić zdejmowalną. Jest film u mnie na kanale. To jest dobre, bo w przyszłości, gdyby coś nam się stało, nie musimy tu się męczyć, tylko po prostu podwadzamy, zdejmujemy. Tam dałem takie tutaj uszczelki. Staśmy i one powodowały, że ta maskownica nam się trzymała. Tutaj widzimy klej czarny taki. Ja tu dam nowy. Dam go tutaj po bokach, tu gdzie nie ma. Użyję tego kleju. I tak, jeżeli już położymy klej, też nie przesadzajmy z tym klejem, go tak trochę delikatnie, żeby ta osłona nam weszła. Ona wam musi to tak przylegać w miarę równo tutaj do tej obudowy. Ten klej, taki klej długo schnie, nawet całą dobę chyba podobno, więc ja zawijam to taśmą zawijam taką taśmą izolacyjną, to tak mocno ściskam i tak dookoła i zostawiam to na całą dobę po dobie, to sobie odklejam, to ten klej już jest tam podeschnięty, być może on wcześniej tam sobie zaschnie, ale jak doby dam, to jest pewne, że on tam sobie zasechł. To są takie kleje. To są dość duże, ale są mniejsze wielkości, to kilka złotych kosztuje. Żeby skleić jeden głośnik, to możemy kupić sobie jak najmniejszy. O, pokażę taki mniejszy. To chyba jest najmniejszy. 15 ml, a może nawet są mniejsze. Ale chyba nie, 15 ml chyba jest najmniejszy. Klej. Dobry klej, bo on możemy go też usunąć zawsze. Nie klei się tak na jak super glue, którego już nie usuniemy, chyba że mechanicznie.
Więc tak wygląda sprawa z głośnikiem JBL Go 2. Żeby go rozebrać, zobaczyć co jest w środku. Też czasami mamy wyrobione switche. Takiego switcha należy wymienić. Czyli wylutować stary, wlutować nowy. Oczywiście musimy zdobyć takiego switcha. Uszkodzenia mogą być różne. Może być po zalaniu płyta główna, więc tego już nie naprawimy. Ale jak mamy jakieś części zamienne, inne głośniki dawcy części, to tak jak tutaj przełożyłem to gniazdo i pasuje. Wszystko. Dzięki za uwagę. Myślę, że trochę rozjaśniłem, jak wygląda z naprawą, a głównie z otwarciem takiego głośnika JBL Go 2. Dzięki, cześć.